Witam, prawda? Witam, prawda? Kontynuujemy naszą przejażdżkę, przechadzkę po pięknych, skyrimowych lokacjach, kierując się na południe. Poprowadź, prowadź. Gdzie tam chcesz iść teraz? Kotrza plozębne wypatruje pożywienia. No tutaj zaczynają się te tereny bardziej ciepłe. Można sobie kapliczkę odkryć. Fort Jesteśmy w Forcie Amon. Amon. La. Motherfucker, Why do you hate us, Nord? Your own king declared us allies, zadanie. But still, you turn us away. Don't put words in my mouth, Dark Elf. I said you could enter Fort Armor, but the inn is full, so you can't stay. Official business of the kingdom takes precedence, after all. This is ridiculous, and we've come such a long way. You'll find somewhere else to rest. Somewhere not filled with such hate. Dobra, to Hokurek. Słuchaj, jeśli jesteś z tej grupki, to tłumaczyłem wam to już wiele razy. Możecie wejść do Fortu Amol, ale karczma jest pełna. Nie ma tu więcej miejsca. Twierdza Jarla też jest pełna, rzecz jasna. Dlaczego w Forcie Amol jest tak dużo ludzi? Król Jorun i przywódcy Paktu Ebonharte zebrali się tu na spotkanie. Reprezentanci Nordów, Argonian i Mrocznych Elfów zapełnili karczmę. Musieli nawet porozstawiać namioty na obrzeżach osady. Na pewno spotkanie dotyczy czegoś ważnego. Nie mi to wiedzieć, nie chcę nawet zgadywać. Dowódca Jarn może coś wiedzieć, ale musiałbyś to od niego wyciągnąć. Sprawy, które zajmują króla, muszą być wyjątkowo pilne, skoro tak nagle wezwał różnych przywódców Paktu. Dzięki za informację. Mamy tutaj też do oddania zadanie z tym Merikiem, nie? Merik to był kto, kurwa? Z gildii wojowników. A no właśnie, tak mi się kojarzyło. To nie, to chuj na razie, nie, to na razie nie. Ogólnie to masz w tym Wichrowym Tronie wątek gildii magów. A tutaj będzie gildia wojowników, więc w sumie te gildie możemy zostawić sobie na później, jak zrobimy na wszystko później. Na obszarze, no to obskoczymy szybko te dwa questy solo. Tak. I potem będziemy mogli udać się wtedy do Rift. No, na tą no, ostatnią no. Lokację z wątku. Coś mi się kojarzył ten Merik właśnie. To jest ten dowódca. Gdzie ten leniwy ślizgacz? Zatłukę go. Czego chcesz? Ktoś ci ukradł sakiewkę czy coś? Zastanawiam się, co tu się dzieje w porcie. A czemu cię to interesuje? Masz jakąś sprawę do króla? Co? W takim razie ustaw się w kolejce z resztą pospólstwa. Nagle każdy cwaniaczek ma potrzebę, żeby wyskoczyć i jęczeć o coś, gdy tylko usłyszysz, że przybywa król. Ale on nie jest tu od takich spraw. Zatem po co tu przybył? Król pojawia się ze strażą przyboczną i wszystkimi reprezentantami paktu w niezaprzeczalnie ważnej sprawie, a ty oczekujesz, że po prostu wyjawię ci, o co chodzi? Czy ty zawsze dostawałeś mleczko, gdy płakałeś o nie za dzieciaka? Spływaj, muszę znaleźć jednego z moich strażników. Zaginął wam strażnik? Nieważne co powiem, ty i tak będziesz drążyć, prawda? No dobra. Thor umyślił sobie wczorajszej nocy, że pójdzie pić ze świtą księcia. Od tamtej pory go nie widziałem. Pewnie gdzieś go odcięło, ale ostrożności nigdy za wiele. Jeśli znajdę dla ciebie Toda, czy tam Thor, czy Todd w końcu, to czy powiesz mi, czego dotyczy królewskie zebranie? Ja tylko, żeby to wszystko się już skończyło. Nie przywykliśmy do zajmowania się tyloma różnymi grupami w jednym miejscu. W porządku, odszukaj Toda, a może coś ci zdradzę. Na tym zakończmy. Czatownik Todd. Jest teraz tu. No przy okazji możemy oddać to zadanie pośrednie, przez które mieliśmy się tutaj niby zgłosić.
A no można też zaraz. Chyba że już. Filgor's troops sweep through the west as they press their assault. Our scouts report that they're fortifying their holdings in the east as well. So, the Stormfists have you trapped. That's Nord tactics for you. You can't win battles just by swinging your axe and yelling at the top of your lungs. I would suggest you keep your jabs in check, Dark Elf. At least we don't hide behind the skirts of a supposed god woman. You dare insult my Lady Almalexia? I would have your head on a pot. Will you two stop it? You whine more than my egg brother, and he's newly hatched. We need to work together. You will not tell me what to do, Scaly One. I am the Prince of Skyrim. Stop it, all of you! This is the kind of behavior that got us into this mess in the first place. We need to work together to figure things out. Together! Jedyny trzeźwo myślący. Witaj nieznajomy, chyba masz coś dla mnie. Mam raport z Fortu Morvunskar. Zatem koniecznie mi go pokaż. Doskonale. Dzięki tobie Fort znów jest w naszych rękach. Zdobyłeś niezłą sławę wśród żołnierzy, przyjacielu. Z tego co widzę, zaimponowałeś zwłaszcza porucznik Koruni. Tak, tak też było. Opowieści o Nordach i ich miodowych popijawach brzmią jak legendy, ale ten Yegi, on jest po prostu epicki. Pije bez przerwy już od dwóch dni. Słyszałem, że jeden ze strażników Fortu Omole pił tutaj zeszłej nocy, strażnik Todd. Pewnie chodzi ci o tego pijanego durnia, który próbował dotrzymać tempa Yegiemu, nawet nie był blisko. A trunek, który pił, był wyjątkowo paskudny, pachniał bardziej jak spocone koguti niż słodki miód. To było chyba coś argoniańskiego. Wiesz, dokąd poszedł? Oddalił się w stronę rzeki, niosąc parę butelek tego argoniańskiego napitku. Pewnie nadal tam jest. Zdało się, że tam padł albo nadal leczy potworny ból głowy. Pewnie pod mostem gdzieś leży. O, Skyshirt. Jest pusta argoniańska butelka. Po cuchnącym trunku, to właśnie musiał pić Todd. Podążanie za szlakiem z butelek może doprowadzić do zaginionego strażnika. Patrz jak trafiłeś, leży pod mostem. O tak, Nariu, cokolwiek powiesz, Nariu. Strażnik Todd, wstawaj. Nie chcę, chcę spać, co za doskonały sen. Och, Nariu, kocham cię, Nariu. I love you, Nariu. Czemu miałbym zdjąć jego mundur? No ale nie możemy mu pozwolić spać dalej, no to zdejmijmy. Chyba żeby zanieść tamtemu jako dowód, tak? Potum, potum. Jakie synchro, idealnie w tym samym momencie. O, jeśli nadal szukasz Todda, to nie kłopot się. On i dowódca skierowali się razem do koszar. Todd się nasłucha, jestem tego pewna. Przepraszam, jeśli zmarnowaliśmy twój czas. Ale właśnie wracam od Todda, który spał nad rzeką. Jestem pewna, że to był któryś z pozostałych strażników. Jest nas tu bardzo wiele i lubimy się zrelaksować przy butelce miodu, góra dwóch. Poza służbą i zawsze z umiarem. Także naprawdę nie przejmowałabym się tym. Wiem, kogo tam znalazłem. Słuchaj, dosłownie przed chwilą widziałem ich obu i w przeciwieństwie do dowódcy wyspałam się tej nocy. Nie to, że nie wierzę. Jakbyś znalazł upitego Norda nad rzeką, to nie byłby pierwszy raz, ale to po prostu nie mógł być to. Mogę to udowodnić. Co masz na myśli? O,
Dowódcy razem z Todem kierowali się w stronę koszar w zachodniej części osady. Jeśli się pospieszysz, to powinieneś ich dogonić. Potem możesz się spokojnie napić i odpocząć. Dobrze ci to zrobię. Okej. Okay. To kto to był? Przecież mam jego mundur, nie? Told you that we need to be patient. You're always in such a hurry. It's starting to get on my nerves. You're enjoying that body too much, I think. Why, I have a mind to. Mogę ci w czymś pomóc? Koszary strażników portu Amon są przepełnione. Mam nadzieję, że nie próbujesz dostać się do środka. Muszę porozmawiać z dowódcą Jarnem o jednym z jego strażników. Dowódca jest obecnie zajęty innymi sprawami. Może ja mógłbym służyć ci pomocą jako jeden z oficjalnych koordynatorów działań w Forcie Amol? Kim jesteś? Jestem szlachcicą i doradcą Jarla Fortu Amol. Zlecono mi zatroszczenie się o potrzeby wszystkich naszych szacownych gości. Zakładam, że należysz do straży króla Jaruna, skoro pragniesz pomówić z dowódcą Jarnem. Nie, próbuję odszukać strażnika Toda. Musi zgłosić się do dowódcy. A tak, Tod, oczywiście. Dopiero co to był, minąłeś się z nim. Czyżbyś to ty go poszukiwał? Jarn wspominał, że ktoś zajmie się sprawą tego strażnika. Niewielu ludzi przejmuje się Todem. Dowódca i ja zawarliśmy umowę. Cóż, może zamiast tego to ja ci pomogę. Jarn ostatnio wydaje się spięty. Może jest poddenerwowany przez obecność króla. Może to przez tych wszystkich obcych. Kto wie, ale ostatnio zachowuje się dziwnie. Na twoim miejscu miałbym na niego oku. Dlaczego mi to mówisz? Wygląda na to, że Asher wiesz się do pomocy, więc coś ci zlecę. Jeśli będę stawiał bezpodstawne zarzuty albo prosił o pomoc królewskich strażników, to może wyglądać tak, jakby Fort Amol nie potrafił sobie sam poradzić z własnymi problemami. Próbuj śledzić dowódcę, sprawdź, czy moje obawy są słuszne. Twoja ulubiona zabawa w skradanie. Gdzieś pewnie. Insult my intelligence. I know we only get one chance at this. Besides, word from the inside is that things are going well. Good, good. I took care of things on my end. I stuffed all of the duplicates in Marla's house. As long as no one goes snooping around in there, we'll be fine. Coś kombinują. Tu chyba skradać się nie trzeba. Oto puste butelki, które... Oto puste butelki, które zawierały eliksir Dalena. Radziłbym pozbyć się ich z miasta, skoro eliksir został już rozprowadzony. Jakość alchemicznych łupów, które można znaleźć w tetrycznych ruinach, jest po prostu niesamowita. Magia iluzji i trucizny obie w jednym miejscu. Mówiliśmy wszystkim, że to starożytny argoniański zwyczaj wymagający użycia starożytnego argoniańskiego wina.
Nawet Argonianie, choć przyznaję, że byli początkowo podejrzliwi, w końcu wzięli udział. Każdy powód do picia jest dobry, prawda? Na ósemkę jeden z nordów wypił nawet 8 butelek, zanim poczłapał w kierunku rzeki. Prawdopodobnie się utopił. Eliksiry działają. Ludzie będą jednak zdezorientowani, jeśli zaczną widzieć podwójnie. Musimy pozbyć się wszelkich dowodów. Wiesz, co mam na myśli. Zajmuję się sprawami w koszarach. To niesamowite, gdzie można się dostać, gdy wygląda się jak dowódca. Potem spotkam się z Mardą, żeby omówić ostatnie szczegóły. Dalen wykonał swoją część zadania. Teraz nasza kolej. Za Fildgora. No i wszystko jasne. Jak to nie? Jak nie Dominium, które na Shadowfell wykorzystywało te zamienianie ciał, to teraz tutaj. Obawiam się, że minąłeś się z dowódcą Jardem znowu. Bardzo się spieszył, on zawsze niemal biegnie, podczas gdy inni spokojnie spacerują. Jard nie żyje, człowiek, którego widziałaś, podszywa się pod niego. Piłeś może z Tanem Diagim i jego żołnierzami? Nie, zwłoki Jarda leżą w domu Marli, podobnie jak ciało Marli oraz cóż, Marli i paru innych. Co? I wszyscy leżą w domu Marli? Musisz zrozumieć, jak absurdalnie to brzmi. Chcesz mi powiedzieć, że dowódca, z którym właśnie rozmawiałam, nie żyje? I że są tam też inne ciała, w tym dwie martwe Marle? Szpiedzy Fildgora przeniknęli do Fortu Amol. Po tej całej historii to chyba ja będę musiała się napić. Cóż, dziękuję za te informacje. Przyjrzę się tym oskarżeniom najszybciej jak to możliwe. Ty chyba też tak tego nie zostawisz, co? Słuchaj, powiedzmy, że ci wierzę. Powiedzmy, że są tu agenci burzliwej pięści, podszywający się pod ludzi z Fortu Amol. Nawet jeśli to wszystko prawda, to nie możemy rozpętać paniki. Są tu przywódcy paktu, na litość Kynę. Chcesz, żebym patrzył, jak ludzie giną? Nie, 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 tego nie powiedziałem, tylko nie chcę, żebyś tu latał i krzyczał o morderstwach, zwłaszcza kiedy są tu delegaci paktu. Nasz sojusz i tak jest dość kruchy. Powinieneś pomówić z Lordem Wurlopem. Powiedz mu to, co powiedziałeś mi. Co mi teraz mowa z Lordem Wurlopem? Jest doradcą Jarda, wie o wszystkim, co się tu dzieje. Powiedz mu to, co powiedziałeś mi, niczego nie pomijaj. Wurlop jest bystry, jeśli to, co mówisz, jest prawdą, a niech Kyn sprawi, żebyś się mylił, to będzie wiedział, co robić, nie wzbudzając przy tym paniki. Gdzie mogę znaleźć Lorda Wurlopa? Zapewne znajdziesz Lorda Wurlopa w karczmie, jak większość nordów przypada za miodem. Ja zaś domyślam się, że szlachta odczuwa wyjątkowe pragnienie, gdy w mieście przebywa król. Nie wierzysz mi, co? Musisz spojrzeć na to z mojego punktu widzenia. Nieznajomy przychodzi do miasta i zaczyna swoją gadkę o szpiegach, przebierańcach i morderstwach. Skąd mam wiedzieć, że nie jesteś jednym z tych zdrajców burzliwej pięści, którzy chcą wywołać zamieszanie? Sprawdź, dom Marli to potwierdzi moją opowieść. Jesteś wyjątkowo uparty, to muszę przyznać. Słuchaj, sprawdzę ten dom, gdy tylko będę mogła. Ty w tym czasie idź porozmawiać z Lordem Wurlopem. No kości szore, jeśli w Forcie Amol naprawdę są szpiedzy, to jego lordowska mość będzie wiedział, co robić. Się przypomina ten przypadek tego Lotara z Gothica 2, co przychodziliśmy pierwszy raz do Corinis. W górniczej dolinie są smoki. Tamten nam nie wierzył. Pamiętam coś, no. Ale chwila, ty gdzie jest ten Lotar? Kurwa, znowu coś mi źle zaznaczyło. W karczmie. Duma księcia. I stoi tutaj, nie pójdzie sprawdzić tego domu. Leniwa bitch. Czy łowy były udane? Udało ci się dowiedzieć, jaką niegodziwością zajmuje się nasz poczciwy dowódca Yard? Zacznijmy od zdrady i morderstwa. Co? O nie, nigdy bym nie pomyślał. Lepiej powiedz mi, co się stało, przyjacielu, i zacznij od początku. Są tu szpiedzy burzliwej pięści, zastąpili Yarda i zabili parę osób, w tym mroczne elfy. Mów ciszej, to niemożliwe. Jak żołnierze Fildgora mogli się przedostać do fortu niezauważeni? Mówiłeś komuś o tym? Tylko strażniczce Chloenor ma się temu przyjrzeć.
Muszę pomówić, Klenor. Skutki dla paktu mogą być straszne. Zginęły mroczne elfy i nordowie. Wzajemne oskarżenia wywołają rozruchy, gdy tylko się to rozniesie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę porywczość księcia Irnskara. Jak mogę pomóc? Idź do obozu Nordów i pomóż Stanem Harwaldem. Jest uczciwy i inteligentny. Jestem pewien, że postara się załatwić to po cichu. Ma też sporo zdrowego rozsądku. Jeśli ktokolwiek będzie wiedział, jak ugryźć ten problem, to jest ten Tan Harwald. Tak, bo przecież nie ja, nie? Uj. Idź tam do jakiegoś następnego mądrego i on będzie wiedział, co z tym zrobić. Panie, zarobiony jestem, nie widzisz, że muszę dokończyć mój miód? Tak. O nie, to bardzo, bardzo straszne, naprawdę straszne. Przejąłem się w chuj, ale dobra, niech ktoś inny się tym zajmie, co? The Nord don't need the help of the weakling Argonians and the cowardly Dark Elves. We can win this war on our own. Your uncle Filgor has allied himself with the Stormfist clan and the orcs, my prince. We need all the help we can get. You need to apologize to the delegates and get them back to the table before this rift grows any wider. Let the pact shatter and fall for all I care. We need no one but ourselves. You grow old and weak, Harvold, like my father. This conversation is over. Ten cały książę i jego porywczy charakter postanowił zorganizować własne zebranie, podczas gdy król i ambasadorzy paktu spotkają się w twierdzy. Zdołał obrazić i Argonian i mroczne elfy swoją postawą i przechwałkami. Lord Wurlop przysłał mnie, żebym omówił z tobą pilne sprawy dyskretnie. Mów śmiało, Tan Oda jest równie godna zaufania, co i ja. Ale zrozum, że już teraz mam dość problemów i nie potrzebuję kolejnych złych wieści. Mam pełne ręce roboty przy kombinowaniu, jak uspokoić księcia i sprowadzić delegatów paktu z powrotem na zebranie. Szpiedy Filgora przeniknęli do Fortu Amol i zabili kilku nordów i mrocznych elfów. Nie to chciałem usłyszeć. Trzeba o tym oczywiście powiadomić księcia oraz delegatów Argonian i mrocznych elfów muszą być gotowi, by się bronić. Lord Wurlop nie chce, żeby książę się dowiedział. Nie mogę skrywać sekretów przed moim księciem bez względu na to, jak lekkomyślny bywa. Wyjaśnię mu powagę sytuacji. Ale wątpię, że Argonianie i mroczne elfy cię wysłuchają. Byli bardzo rozgniewani, gdy wracali do swoich obozów. Może mogę pomóc? Być może, jeśli powiesz, że przysłał cię król Joru, no nie przebaczą księciu i nie wrócą od razu, ale mogą cię wysłuchać. Muszą zrozumieć, że pakt i ich wsparcie jest dla nas ważne. Zrób, co trzeba, żeby ich zadowolić. Czym książę rozgniewał Argonian i mroczne elfy? A co on zawsze robi? Otworzył gębę i posypały się słowa. Powiedział wiele okropnych rzeczy i zniechęcił ich. A jego ojciec prosił go jedynie, żeby koordynował działania oddziałów i plany bitew, gdy Rada Wojenna będzie prowadzić obrady. Mimo to jak młody księciunio, tam całe życie, kurwa, wszyscy mu go głaskają i podają mleczko do wypicia, podcierają dupę i potem, o, kurwa, taki zajebisty jest. I obraża sprzymierzeńców. Po co organizować najpierwsze obrady w tak mroźnym miejscu? Chcecie zdobyć nasz szacunek? Przybądźcie do twierdzy smutku i ucztujmy jak prawdziwa szlachta. Nie wysyłajcie nas na cholerną wycieczkę na pustkowie. Król Jorun chce, żebyś wrócił na zebranie księcia. Nie mam nic do króla Joruna, ale jego syn jest imbecylem. Wierzy, że nordowie stoją ponad wszystkimi i ma czelność obrażać naszą Lady Almaleksję. Zobaczymy, jak nordowie poradzą sobie z burzliwymi pięściami bez naszej pomocy. Na pewno mogę zrobić coś, co by cię przekonało. Niech tam pomyślę. Nie, nic mi nie przychodzi do głowy. Dunmerowie skończyli z pomaganiem tym, którzy nie okazują szacunku ani wdzięczności. A teraz wybacz, ale próbuję się zagrzać. Porozmawiam z moją służącą Nadią, jeśli potrzebujesz jeszcze czegoś. Norius stoi sobie tutaj pod drzewkiem. Oh, what
Czy mogę ci pomóc? Trzeba cię spulchnić poduszkę? Może pokroić ci jedzenie? Zaraz, ja cię znam. Z Deshaun. Nic nie mów. Nikt nie musi wiedzieć, kim jestem. Dlaczego jesteś ubrany jak służąca? Myślałem, że jesteś agentką. Nikt nie musi o tym wiedzieć. Varan przekazał mi moje pierwsze samodzielne zlecenie. Cel jest gdzieś tutaj, ale jeszcze go nie namierzyłam, dlatego jestem w przebraniu. Nie jest to mój ulubiony strój, ale działa. Możesz mi pomóc? Próbuję przekonać Geltsa, żeby współpracował z księciem. Gelds to idiota, książę to idiota z królewskiego rodu. Ich spotkanie prędzej pogorszy twój problem, niż go rozwiąże, ale skoro prosisz tak ładnie, to mogę ci pomóc. Może przybliży mnie to do celu. Co możesz zrobić? Mogę być całkiem przekonująca, gdy trzeba, zwłaszcza w tym wdzianku. Jarl trzyma swoje najlepsze wino zamknięte w koszarach. Skubnij do mnie parę butelek, tylko bądź ostrożny. Strażnicy nie lubią gości. Jakieś wskazówki, jak tam się dostać, wiesz? Mała przyjacielska porada? Choć wolałabym nie przysłaniać tak przyjemnego widoku, to jednak będziesz potrzebował przebrania, munduru, strażnika. Widziałem niedawno, jak jeden z tych durni tapla się w rzece. Jeśli nadal tam jest, to może udać się pożyczyć jego pancerz. A co, jak już będę w środku? Wiesz, porada w ramach przyjaźni? Dla przyjaciela wszystko. Jeden ze strażników nienawidzi kotów. Wcześniej widziałem, jak kociak dostał się do budynku. Ten strażnik gonił go przez godzinę. A weź ze sobą kota. Może okazać się przydatny. Widziałem, jak spora grupka kręci się wśród argonian. Spróbuj tam. A my już mundur mamy. Od naszego kolegi pod mostem. Do twarzy ci w tym hełmie. O, jest kotek. Kut, chodź. Idziemy. Dalmarowe wino. O, widzę, że tutaj też ktoś biegał w tym stroju. Kurwa. Ukradłem coś niechcący. Z 92 zeta za moją głowę. Step away, citizen. In kind's name was that? Może wino mam, ale przejebane też. Już czekam, jak cię strażnicy zaraz będą ścigać, jak tylko wyjdziemy. Na razie nikt się nie skminił. Jest tutaj z boku, z prawej strażni. Uważaj na niego. Dobra, to mu zapłacę. Paskiem. Zapłacę mu i będzie git. Dziewięć dych to jest nic. O, to nie tu, to nie tu. No co tam, no, ci no, Argonianie? To Argonian to będziemy przekonywać za chwilę. Wiesz, co ten Sweet kazał mi przynieść, gdy cię nie było? Jedzenie z namiotu obok, jakby nie mógł przejść 10 kroków. Ale przyniosłam mu to jedzenie, dorzuciłam też specjalną jagódkę. Jego żołądek doceni mój gest.
O to wino, o które prosiłaś. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Solidność to cecha godna podziwu. To wino będzie dobre. Powinno sprawić, że nieco łatwiej będzie wysłuchiwać rozkazów tego szczekającego kundla. I powinno wystarczyć, żeby wykonać robotę. Jaką robotę? Sprawić, by Geralt poczuł się przyjemnie i komfortowo. Potem przekonam go, że właśnie wypił zatruty trunek. Na szczęście dla niego będę mieć przy sobie antidotum. Jasna sprawa. Zrobi wszystko, co zechce, żeby je dostać. Więc powinno być całkiem zabawnie. To tak chcesz go przekonać, żeby wrócił na zebranie? Oczywiście, a co myślisz, że jak go przekonam? Zrób coś dla mnie i stań tu na straży. Widziałam tyle cieni, zamieszanych uśmiechów, żeby się domyśleć, że w Forcie Amol jest coś nie tak. Ale to dlatego tu jestem, prawda? Ciekawy sposób, żeby kolesia przekonywać do czegokolwiek. Żeby coś robił. Nie podoba mi się ten strój, muszę go zdjąć. A więc zostało nam w takim razie przekonać jeszcze Argonian. Czy nam się uda? Dowiemy się w następnym odcinku. Na razie. Na razie.